Będę miał dla Ciebie dzisiaj dwie propozycje samochodów, nieco lepszych od tego Peugeota, znaczy znacząco lepszych. Chcesz zobaczyć? A co z tym? Do rozdania dla widzów, a zasady tego konkursu są takie. Słuchaj, tam stoją dwa samochody, bardzo fajne samochody. Tutaj okay. jest Mercedes no. SL63, a tutaj Maserati. Siema, jestem Marek, właśnie jedzie do mnie pajac. Kurde, stary! Bo samochód mi odjedzie, co ty robisz? Co jest? Stu zrobił takie coś, że kupił takiego Peugeota. Już mu powiedziałem kilka słów na temat tego samochodu, ale generalnie nie pozwolę Stuartowi jeździć takim syfem. Więc będę miał dla ciebie dzisiaj dwie propozycje samochodów, nieco lepszych od tego Peugeota, znaczy znacząco lepszych. Chcesz zobaczyć? A co z tym? Do rozdania dla widzów, a zasady tego konkursu są takie. Jeżeli chcecie wygrać samochód, to musicie zasubskrybować kanał mój, kanał Stuarta oraz kanał kamerzysty. Oraz w komentarzu pod tym filmem scharakteryzować Peugeota 206 w trzech słowach. No dobra, czyli mój pierwszy samochód i już koniec. Nie mam zaraz. Kurde stary, ale kuć. Marek, muszę zmienić, bo jest dalej zaraz. Kamerzysta no dobra, wypadł tym samochodem, żeby on się do niego nie zbliżał. Ja już naprawdę nie mam sił na tego idiotę. Uparł się i teraz będzie siedział w tym samochodzie. Ej, a kto podwiezie samochód? Kto podwiezie? Cicho! Kto podwiezie samochód? Do widza! Ale bez kitu, kto podwiezie samochód do widza? No ty podwieziesz. Albo ktoś przyjedzie na miejsce, jak będzie miał blisko do Warszawy, czyli do miejsca, w którym stoi ten samochód. Specjalnie cię zagłuszę. Myślisz? Myślę, że tak. Co wy robicie? Wy normalni jesteście? Dobra, ale... Ej, jeż... Uważaj! Kurwa! Pojebało was! Ale jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie, to subskrybujecie kanał Stuart, kamerzysta oraz Lord Cruising oraz w komentarzu pod tym filmem charakteryzujecie Peugeota w trzech słowach. Jeżeli nie jesteście pełnoletni, a wygracie, to będziecie musieli odebrać samochód z rodzicami. To by było na tyle, teraz przejdźmy już do filmu. Dobra, Stu... Co? Słuchaj, tam stoją dwa samochody, bardzo fajne samochody, bo nie chcę, żebyś jeździł gratem, a ty telefonu używasz? Nagrywamy właśnie. No widzę. Włączyłeś już nagrywanie? Tak. No widzisz? I... Jak ty nas szanujesz? Dlaczego nie musisz? Mnie. No dobra, przepraszam. No dobra, w takim razie, skoro nie spodobał ci się Peugeot 206, no. to przygotowałem dla ciebie... Ale mi się podoba ten Peugeot, całkiem nie, fajny. Ja mi się nie podoba, więc tobie też nie powinien się podobać. Mam nadzieję, że już zmieniłeś zdanie co do Peugeota i oddajemy go widzom. Widzom mam go oddać? No dopiero tak. go kupiłem. Załatwiłem ci naprawdę dwa super samochody, no a ty chcesz jakimś Peugeotem jeździć. Nie uważasz, że to chore? No dobra, kurde. No to okay. Także te samochody stoją tam, idziemy. I w prezencie dajemy tego Peugeota, co kupiłem dopiero sobie pierwszy samochód i od razu Peugeota oddaję. No tak, widzom. Ale byś miał lepszy. No słuchaj. I co, kupisz mi lepszy samochód? Mógłbym się z tobą tak na pół złożyć. Może troszeczkę więcej. No okej. Okay. Może kamerzysta na live'ach wyżebra od widzów. Pomożesz kamerzysta trochę? No mogę pomóc. Na samochód? No. Dobra, dobra, który to jest samochód? Tak czy inaczej byś miał dobry samochód. Dobra, także jak już widzisz, tutaj stoją dwa samochody. Jak to jest też Peugeot, stary? Co? Nawet gorszy od mojego. To coś czarne? No. Myślisz, że ja bym ci takie szrota załatwił? To jest chyba nawet ten Peugeot 206, tylko nie cabrio. No właśnie, to po co mi taki ogarniasz? To nie jest ten, no to jakie? Głowę puknij. Do tamten? Ty kamerzysta, on jest idiotą? To tamten, na drugiej stronie. Tak, to są te dwa. No mam nadzieję. Co ty myślałeś, że kim ja jestem? Jakimś no bezdomnym, nie wiem, myślałem, że pranka mi robisz czy coś. Dobra, także tutaj znajduje się Mercedes SL63. Co ty robisz? Znaczy no, rozkminiałem w sumie, czy nie lepiej... Słuchaj, tutaj stoją dwie sportowe fury, znaczy to nie jest sportowy. To jest samochód luksusowy, ale ten jest sportowy. A ty patrzysz się na jakiegoś biedackiego Peugeota? No bo rozkminiam, czy nie lepiej było jednak kupić z zamkniętym dachem, nie w kabriole. Ale fajny, fajny. Ty mnie już załamujesz, naprawdę. Słuchaj, wiesz ile te samochody kosztują? Nie wiem. Nie patrz się na tego Peugeota. No, nie będziesz miał takiego Peugeota. Tutaj okay. jest Mercedes no. SL63, a tutaj Maserati Quattroporte. I to jest dla mnie? Tak jak mówiłem wcześniej, możemy złożyć się na pół, ewentualnie kamerzysta może coś dorzucić, co by zarobił na live'ie. Dobra. Więc słuchaj, na pierwszy rzut oka, który wybierasz? Ten. Tego testujemy jako pierwszego, no, tak? No Mercedesa, zawsze robiłem Mercedesa. Ale tego też sprawdzisz, żeby nie no, było? No sprawdzę, sprawdzę. Ale... I mogę wtedy wybrać. Może zmienię zdanie, może jeden będzie lepszy. Dobra, ale to jest tak, że ty jesteś tylko zwolennikiem Mercedesów, dlatego nie chcesz testować nie, Maserati? Nie, oboje są fajne, bardzo fajne, ale... Maserati jest o 100 tysięcy droższe od tego SL-a. To okay. testujemy oba, żeby się nie nastawiał, że ten od razu z góry no jest dobra, lepszy. Dobra, może mogę zmienić zdanie. Dobra, tutaj mam kluczyk do Maserati, tutaj do Mercedesa. Dobra. No to wsiadaj, pooglądaj. Aj, gdzie ty wsiadasz? Ale co ja Słuchaj, to ma być twój samochód, znaczy nie mówię, że ten, tylko inny, z salonu. Dlatego siadaj jako kierowca. No zobaczysz, jak to jest ale od tej ja strony. Nie, ale jak coś się stanie? Co ma się stać? No. Spokojnie, wsiadaj.
I co, jak ci się podoba? No fajny, ładny. To co, jedziemy gdzieś, przetestujemy? Możemy pojechać, tylko... No to dawaj, jedziemy. No okej. Okay. Kamerze staw, siadaj. Jak? No dawaj, będziesz nagrywał. Włączaj ten samochód. Ale... Uruchamiaj silnik. Tu? No. Weź trochę pogazuj, a kamerzysta, ty to nagraj. I co, fajnie brzmi? A to jest okej? Okay? Można tak sobie naciskać? No można, do tego jest samochód. Okej, okay, dobra. Masz teraz parking na skrzyni, także bez problemu możesz sobie tak gazować. No to co, jedziemy gdzieś, tak? No jedziemy. Dobra, kamerzysta, wsiadaj. No ale jak mam się, to jest dwuosobowe auto. No nie wiem, tu się zmieścisz. No nie zmieścisz, ja spadnę stąd, Marek. Dobra, nie wymyślaj kamerzysta, dawaj. No nie! No wsiadaj! No nie! Wsiadaj! Spadnę. No nie będę czekał, człowieku. No nie, spadnę stąd. Jeszcze słońce mnie dobra, leci. Spadnę stąd. Sami radzi. Sobie jedźcie jak chcecie, ja nie jadę z wami. Dobra, nie obrażaj się. Nagrywaj go. Dobra, siema kamerzysta. I co to? Siema. My to jedziemy? No, no jak się zmieścimy? Nie zmieścimy się. Tylko Maserati nie rozwal, okej? Okay? A to jak rozwalę, to co wtedy? No to masz przestranę. Skończysz jako bezdomny, tyle ci powiem. Ty, ale czemu ty tak wolno jedziesz? No nie wiem, boję się, nie chcę nic szkodzić. To wyjedźmy na główną ulicę i przetestuj to auto. A ja mam trzymać się jakiej strony ulicy? No prawej, prawej. Się dla tego ziomka? Tak, no, nie przejedź go. Co ty robisz? Co? Czemu trąbię ją? Przecież jest... Nie wiem, skręcę w prawo. W prawo? I tak. Mam trzymać się tej strony? Tak, prawej krawędzi. Trąbią, bo wolno jedziesz. No dobra. Dawaj, z tyłu, przybal. No i co, mieliśmy testować auto i co? No nie moja wina, że mieszkamy obok Mordora, tak? Będziemy teraz, a akurat tą godzinę wybraliście, będziemy stali teraz tylko w korkach przez pół dnia. Ale Marek się f***wi, nie? No, no nie wiem, najwyżej usuniesz te nagrania, dobra? Czy coś? No powiesz mu, że testowaliśmy fajnie. Czy... To co, powiesz, że zajebista jazda, tak? No, zajebiste jazdy zrobiliśmy i przetestowaliśmy. Dobra, to po prostu mu tego nie pokażę, tak? Dobra. Dobra, to jak coś, ja nic mu nie powiem, ale ty musisz udawać, żeby ci się podobało, czy coś. No dobra, ja też okay. Będę udawać. To tak podjadę szybko, nie? Dobra, teraz tak szybko, że tylko te ludzie idą, czekaj. Dobra. Dajesz? Szlaban zablokujesz. Dobra, to tam mam wjechać na krawężnik? No chyba tak. Mogę wjechać na krawężnik? Możesz, jak rozwalisz, to rozwalisz. Dobra, udawaj teraz. Chcesz? Udawaj. Ale kozak, wow! Marek! I co, jak było? Pokochałem się normalnie, stary. Nie no, zajebista jazda. Tak, tak ciągnął, chyba 300 na godzinę jechaliśmy. Naprawdę? Naprawdę. No. Przysięgasz? Gdzie byście się tutaj w centrum rozpędzili 300? No tam była ta główna ulica, nie? Zajebiście. Marek, żałuj, że nie jechałeś z nami, stary. To co, w takim razie chcesz ten samochód? No nie wiem, ja bym jeszcze przetestował drugi. No tak, oczywiście przetestujemy drugi. Dobra, to jak oceniasz go w skali od 1 do 10? Szczerze mówiąc? No. O, carbon fiber. 10 na... No 10. Jak na dwie osoby, 10 na 10, jakby miało być więcej osób, to... No ze względu na... A serio jechaliście tym 300? No stary, pędziliśmy normalnie. I gdzie niby? No tu jest, tu na tej ulicy. A ty głupi jesteś? Tutaj byś się nie rozpędził. Znaczy może byś się rozpędził, ale byś się zabił. No jakoś wyszło. A możecie mi pokazać nagrania? Daj. No daj kamerzysta, daj te nagrania. Nie Marek, nie, lepiej nie patrz. Daj te nagrania. Lepiej nie patrz. I co, czemu ty mnie oszukujesz? Gdzie jechałeś 300? No nie jechałem, no. No to po co tak mówisz? No bo chciałem, żebyś... Nie potrafisz żebyś... w ogóle jeździć, a ty chcesz mieć taki samochód. No nie. Taki samochód. Ty... Dlatego kupiłem Peugeota. No ale ten Peugeot jest słaby, jest tandetny. Dlatego chciałem ci zaproponować taki samochód, ale ty nawet jeździć nie potrafisz. Chcesz kurs prawa jazdy? No... To może Maserati? Chcesz Maserati jechać? A jak zniszczysz? No to... nie wiem. No dobra, chodź do Maserati, kaleko. Co ty robisz? Ciu. No co ty robisz? Jedź! Masz tutaj kluczyk. Co ja tam zmieniam? No co ty robisz? No przesuwam no jedź się po prostu. O. No nie obchodzi mnie to. Dobry kierowca w każdej pozycji potrafi jechać. No. Ja potrafię jechać nawet z tyłu. No i jestem, i co teraz? No dawaj, pokaż co potrafisz, dawaj, 300 na godzinę. To jest limuzyna. Jak on kierownicę trzyma, za jak on skręca. No i teraz przygazuj może. No dawaj, przygazuj. Jak rowerzyści jadą zwariowani. No tak, najwyżej przejedziesz. Jeszcze skręci, kurde i... No najwyżej przejedziesz, wiesz ile ja ludzi już w swojej rzeczy przejechałem, chyba z 10. 10 osób przejechałeś, Marek? W tym ciebie. Pamiętasz, jak byłeś w szpitalu? Pamiętam. No. Jak ty jedziesz? Normalnie jadę, Marek. Jak totalny amator. No drugi raz jadę w Polsce, no co się dziwisz? Chyba trzeci. No trzeci, no. A Peugeotem nie jeździłeś? Peugeot się nie liczy. To jak to nie? Bo to jest go-kart, Peugeot jest go-kart. Go-karci. A mówię, że to samochód. Dawaj, mordo. Widzisz, jak po co przepuszczasz tego śmiecia? Kim on jest? Frajer sąsiad głupi. To jest. Bezdomny jakiś. Sąsiad. Czym on jedzie? Jakimś Muzdą. Mazda. No.
Przepraszam, no patrz, no tu jest ta trasa, co mówiłem ci. Nie dość, że wolno jedziesz, to jeszcze łamiesz przepisy. Ja rozumiem szybko jakie jechać przepisy i łamać złamałem? Przepisy. No co ale chwilę jakie... łamiesz przepisy? Wiesz, kiedy złamałeś pierwszy przepis, jak się urodziłeś? Kretynie, kto ci dał prawo jazdy? No w Anglii dali. No to ci Anglicy to są jacyś idioci totalni. A zapiąłeś pas? Ja nie muszę, jestem lordem. Jestem ponad prawem. Ja nie wierzę w tego człowieka. Widzisz, jak on jedzie kamerzysta? Jadę tak, jak się należy. Zaraz ci coś zrobię, przysięgam. Nie, no to już jest hit. Wypuść mnie stąd. Ja z wami nie jeżdżę. Teraz ty będziesz się grzał na słońcu. 10 minut. Za 10 minut cię wypuszczę. No wypuść. Za 10 minut. Otwórz ten samochód w tej chwili. Nawet nie wiem jak. Tutaj, na dole. Tu musisz odblokować kłódkę. Nie, po lewej. Zamknij drzwi porządnie. Nie zamknął nawet drzwi porządnie. Jesteście skończonymi idiotami. Nie potrafisz jeździć. Zamknij drzwi porządnie. To ty zamknij, wysiądź i zamknij teraz. A drzwi są zamknięte? Nie są. Nie są. Musisz wysiąść teraz. Gdzie on idzie? Nie wiem. On idzie po drodze. Do tego Peugeota. Nie wiem, poszedł na chodnik. Myślałem, że po drodze będzie szedł. Chyba wraca. Ty idzie po coś, znowu coś powiem. Teraz. Ty znowu coś powiem. Ty kamerzysta, weź mnie tutaj zamów kierowcę, bo jak ja mam wrócić? Dobra, Marek tam... Kierowca, a jaki zamów. Tu adres? Magres? Nie wiem, zamów mi. Ty, ja nie wiem, czy ja dobrze jadę, czy coś. No chyba tak, czekaj pas. Ty lepiej zamów mu ten przejazd, bo będziesz miał przestrzenę potem. No zamówię. Może ja zamówię. No to może się zamienimy, co? No, może tak będzie lepiej. Dobra, to dawaj, ja siądę. Dobra, kamerzysta przejął samochód. Kamerzysta! Kamerzysta, bo jest... Kamerzysta! Kamerzysta! A to nawet nie idzie, człowieku. Kamerzysta! To nawet nie idzie, człowieku, ile mi jedziemy? 120, 130 na godzinę. Ty, jak umrzemy tutaj, to przynajmniej Marka tu nie ma. Się żyje. Kamerzysta, tu ktoś idzie, uważaj! Uważaj, tu pani idzie, kamerzysta! Oj, stewardzie, ty nie umiesz jeździć po prostu. Dobra, może wrócimy po Marka. Dobra. Wiesz co, on już przyjedzie tam do tego Mercedesa, wiesz? Bo mu zamówiłem kursa tego Mercedesa. Aha, czekaj, okay. Po prostu na miejsce. Dobra, pojedziemy. Nawet idzie, szczerze, fajne. Ale ma ten ale tak, duszy przybierz. Powiem ci, ten Mercedes ma o wiele lepsze przyspieszenie. Ale ten samochód nie jest do tego. To będzie limuzynka, nie? No, limuzynka. Takie bardziej elegancja, prestiż. Elegancja Francja. Elegancja, prestiż. Mi się chyba podoba bardziej ten Mercedes. To mi też, wiesz? No. Ale Markowi z pewnością Maserati się bardziej no, podoba. No, bo droższe, nie? I prestiżowe. Ale co, mam powiedzieć mu, żeby mi kupił ten? Co? Mercedes? No, powiedz, żeby ci kupił Mercedesa, no. Dobra. Jest, Marek. O kurde. Co tak długo? No jesteśmy, no. Ale co tak długo? No przepraszam, nie wiem. No pół godziny minęło. No korki były, mówiłem ci, że tu są korki same. Ty miałeś... Gdzie on ale pojechał? Ale ma przesranę teraz. Gdzie on pojechał? Ale ma przesranę. Ktoś mu pozwolił jechać? No nie. To my mieliśmy wybrać, jaki kupujemy, nie? Tak. To chyba został tylko... Kurde, słychać jak gdzieś pojechał, już nie ma go. No słychać. A co teraz? No nie wiem, czekam na kamerzystę, może zaraz wróci. Nie ale wiem. Ale to jest idiota, naprawdę. Ktoś mu pozwolił jeździć? O, patrz, jedzie. O. Kamerzysta! No, kto ci pozwolił odjeżdżać? Kto ci pozwolił odjeżdżać, tak? Chciałem się przyjechać, Marek. Wyłącz go, oddaj kluczyk. Kto ci pozwolił nim jeździć? Kto chciałem ci na to pozwolił? Przyjechać. Ale kto ci na to pozwolił? Oddawaj kluczyk. Trzymaj kamerę. Teraz ci w takim razie, który samochód wybierasz? Szczerze? Mercedesik jednak. Mercedes? Jednak jest taki, nie wiem, podoba mi się. Okej, to mam dla ciebie pewną propozycję. Dobra. Masz 20 sekund, jak odjedziesz jest twój. 20 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, 18. Zdążył. No to Stew wygrał Mercedesa. A, niech stracę. Ja biorę sobie Maserati. To gdzie jedziemy, Marek? Tym razem ja prowadzę. Dobra, to w takim razie Stew dostał Mercedesa SL63, no a ja zostałem przy Maserati. Maserati moim zdaniem bardzo fajny samochodzik, także Stew bardzo dużo stracił. Ale pamiętajcie również o konkursie, w którym możecie wygrać Peugeota 206 Cabrio. Jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować mój kanał, czyli Lord Krużwil, oraz kanał Stew, czyli no po prostu Stew, a także kanał kamerzysty. A oprócz subskrypcji w komentarzu pod tym filmem opisać Peugeota w trzech słowach. To by było na tyle. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz i zapomnijcie
o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.